Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj robimy Icon Picki, łącznie 9. Dużo osób na pewno zastanawia się, czy warto robić. Dzisiaj będziecie mieli potwierdzenie, no i zostawiacie łapki w górę, jeżeli chcecie więcej takich Icon Picków na naszym koncie. No i oczywiście pamiętajcie, że nadal trwają zapisy na obozy z Unitedem, no i tam piłka nożna plus FIFA i oczywiście turnieje o fotele Diablo Chairs na najlepszych w grupie starszej i w grupie młodszej. Czekają dwa fotele gamingowe, ale też będą turnieje FIFA Volte czy w Brawl Stars, no i tam też przewidziane są nagrody dosyć zacne. Oczywiście na obozie też będziemy nagrywać odcinki do mnie na kanał, także link do obozów znajdziecie w opisie tego filmiku, a my startujemy. No dobra. Dobra, to zaczynamy z pakami i pikami. Tak o, no dobra, to zobaczmy. Pierwszy piczek od razu inform, ależ zaczynają. Ależ zaczynają, proszę państwa, rozpoczęcie na jakie... Nikt nie liczył. A tu jednak, oddało. Dobra, niech jest Kajo. Lecimy dalej. Tutaj Bernat, no dobra, sobie. Szukamy dalej. Morata, no dobra. Jakiś walkout, jakiś what if, tego szukamy. Dużo tego PSG. Jest Bernat, jest Sarabia. No to może Neymar, może Mbappé. Na to liczymy. Ale chyba się przeliczymy. Ale straszne piki, Jezu. O jest. Nieciekawe, ale mam nadzieję, że będzie odkucie w tej paczce, która przed nami. No dobra, zacznę od 5 rzadkich 85+. Bo potem w tamtej to będzie 10 walkoutów, więc lepiej ten. A tutaj mamy walkout. Nie jest to inform, nie jest to what if. Jest to Angle, czyli Kane. Od razu wiedziałem, od razu, jak taki wysoki overall, to musi być Kane. Tak średnio z tym Kainikiem. O Boże. No i teraz 25 rzadkich piłkarzy 82+. Jest walkout. I tu jest chyba inform, że Portugalia, Francja, Haller. To chyba będzie Haller. To musi być Haller. I zobaczmy co oprócz Hallera. Okej. To nie wygląda źle. Jest Dybala, jest Henderson, jest Walker. No nie, dobra, wygląda źle, ale chyba, że w duplikacie będzie oro. No, nie najgorzej. Nie najgorzej. No i 5 rzadkich, 85+, kolejna próba. Zobaczmy. Jest walkout, to najważniejsze, a już widzieliśmy paczki bez walkoutu. Alisson, okej. Okay. To jest bramkarz do końca gry. Więc bramkarza masz do końca gry. Teraz pytanie. Właśnie. No, ale nie ma tragedii. 4 walkouty na 5 możliwych kart, to jak najbardziej spoko uważam. Jest okej. Wow! Nie, no takie normalne, jak zawsze. Tak jak zawsze są wymagania. Nawet bardzo mało zgrania potrzebne, więc nawet powiedziałbym, że elegancko. No, powiem wam, że się pobawimy w to. Pobawimy się w to. Pewnie na każdym koncie zrobimy. Aha! Okej, moi drodzy, no to zaczynamy. Zaczynamy piękną historię. Miejmy nadzieję, bo to jest pik z ikoną Prime lub ikoną Medium. I tu naprawdę mogą się wydarzyć przeróżne, dziwne rzeczy. Chociaż mam wrażenie, że EA troszkę tutaj obniży ten drop, patrząc sobie poprzednio. I że trochę... No to będzie jak... Nastąpnięcie na minę, ale zobaczmy. Pierwszy player pick z ikoną. I uwaga! Okej. Deco nie, Crespo nie. No wiadomo, tutaj w takim przypadku Thierry Henry. Karta jak najbardziej okej. Ale... No myślę, że na coś lepszego na pewno liczyliśmy. No, wydać około miliona na SBC po to, żeby dostać Henry'ego. No to nie, chociaż, no mówię, no Henry nie jest tragiczny.
bo wartość tej ikony to jest 800 tysięcy końców, natomiast no tutaj mamy na pewno plany, żeby ta ikona była warta minimum te 1,5 milionów, może 2 miliony, coś takiego. Także Thierry Henry jako pierwszy. Dobra, zatem kolejny pik. W pierwszym piku karta warta 800 tysięcy końców. Zobaczymy, co będzie w drugim player piku i uwaga, bo wybór będzie trudny. Wybór będzie trudny. Ojejka, nie mam pojęcia, kogo tutaj wybrać. Ten Zambrotta to z myślą, że potem będzie grał na Elo, bo 87 tempa na tym etapie gry. Na boku obrony nic, ale na Esio. I jak widzimy z doświadczenia, to jak najbardziej ok. Potem Sokrates też jak najbardziej fajna karta. Więc szczerze, mam dylemat. Czy Sokrates, czy Zambrotta z myślą na Esio? Czy w środku jest Zenek Martyniuk? Dobra, wybieramy Sokratesa. Tutaj Zenek Martyniuk niech sobie robi swoje. W swojej branży. Wybieramy Sokratesa. A Sokrates, karta warta ponad milion końców. Więc no, progresujemy. Od 800 tysięcy tutaj do tak naprawdę 1-2 miliona. Więc co będzie w trzecim piku? Aż strach pomyśleć. Ale już powracając ten do dwóch poprzednich pików, to kurde, powiem wam, że w tych dwóch poprzednich pikach były dwa lepsze trafy, nie? Co były za te słapy. A tu jeszcze jest walkout. Może Portugalia, Ronaldo. Niemiec? A, ten Younes, okej. Okay. Younes Eintrachtu. No dobra. Dobra, a my mamy, moi drodzy, trzeciego player pika. Wartość poprzednich od 800 tysięcy do 1,2 miliona. No i teraz wszystko wskazuje na to, że przekroczymy barierę 1,5. Ale czy tak się stanie? Oby. Zobaczmy. Trzeci player pick z ikoną i to będzie okej. Okay. No tutaj myślę, że jest znacznie lepiej, bo Carlos Alberto to jest absolutnie karta do końca FIFA. I da radę na PO, ale myślę, że w trakcie meczu rozwiązanie na ESIO perfekcyjne będzie, więc tutaj bezdyskusyjnie Carlos Alberto. Dobra, wybieramy Carlosa Alberto oczywiście. No i wartość Alberto musi być wysoka, ale nie na tyle, 900 tysięcy tylko, okej. Okay. Ale karta jak najbardziej, to jest do końca gry. Myślę, że na ESIO to jest najrozsądniejsze. Gdybym go trafił, to już bym grał na ESIO do totsów, co najmniej, matko boska. Czy to jest niewy... No to ładnie, tutaj ładnie jest drop. No i za tego Varana? Za tego Varana na pewno wiedzie, jak ta lala w tym momencie. Carlos Alberto, no tutaj jeszcze dodany cień i środek obrony do totsów, a może i nawet do końca gry, nie oszukujmy się, kapitalny traf. No dobra, proszę Państwa, kolejny player pick przed nami i zobaczmy, co tym razem się trafi. Carlos, potężny Ian Rush i Jarek Litmanen. Także wybieramy Roberto Carlosa, karta też z cyklu, jak najbardziej do końca gierki. No i ten Carlos warty milion końców, ponad milion końców, więc jak najbardziej w porządku. Bierzemy Carlosa do klubu i pytanie, czy ten Carlos jakoś się wpisze tutaj do składu. Jest kurzawa, no ale myślę, że Roberto Carlos tutaj może wjechać. Ikona Prime lub Medium. Sprawdzamy. Ulala, jest potężny Eric Cantona, więc jest elegancko, ale znowu Jarek Litmanen. Jaro w każdym polskim domu. Ferdinand w przypadku Medium, no to myślę, że no niestety, no każda inna wersja jest jego lepsza. Eric Cantona, Cox. Cantona, oczywiście. Oczywiście mamy potwierdzenie. Eric Cantona dołącza do składu. No Eric jak najbardziej, potężna karta, no i warta 1,6 miliona końców. No Eric to jest totalny kozak. 5 na 4. No jak Eric się wkomponuje do składu? No to jest pytanie. Oj, będzie mógł tutaj śmiało wjechać za Dembele i zrobić przeogromną różnicę. Ikona Prime lub ikona Medium. Zobaczmy, uwaga! Czy coś odda? O Jezus Mary! Czy to wyzwanie kosztuje milion końców? Halo i jej, chciałbym zgłosić reklamację. No właśnie, no to jest jedyny rozsądny wybór. Filip Lam i potem granie nim. O kurwa. Nic nie wiem, błagam cię. Chłop pijany, czekaj. Ale
ale jaja. Gadamy do pada na PS5, halo. Czekaj. Ej! Ten lam kosztuje 1,5 miliona. Ej, to może to nie jest zły traf. Bierzemy tego lama do klubu. I może trzeba w sumie przejrzeć skład. Okej. No i teraz jest taka opcja, że tego lama dajemy w trakcie meczu za Maldiniego sobie na SIO, a w trakcie meczu on będzie pełnił funkcję HPD, którego w tym składzie brakuje. Więc paradoksalnie nie jest aż tak źle, jak mogłoby się wydawać. Okej, moi drodzy, mamy kolejnego pika. No i zobaczmy, tu tym razem imprezka na PS5, Mr. Pita. No i zobaczmy, jakie wybory przed nami. Trzy player piki i... Okej. O kurczę, i teraz w sumie nie wiem, czy Desai, czy Laurent Blanc. Karty obie grywane do końca gry. Szczerze, ja bym wybrał Desai'ego. No dobra, to wybieramy, słuchajcie, Laurent Blanc. Bardziej się przyda do składziku. I pokażmy składzik. No i w sumie Laurent Blanc może jak najbardziej wjechać do Zawarana, bo tutaj w SPD to w sumie był ten Kimiś. Kolejna ikona. Kolejny pik. Zobaczmy. Oj, oj, oj! Rio Ferdinand Prime! Oddało! Matko jedyna, a więc jednak. Nice! Potężny Rio Ferdinand. Let's go, let's go. Okej, moi drodzy, to wybieramy Rio Ferdinanda. No i w końcu coś dobrego sypnęło. Karta prawie 2 miliony końców warta. Absolutnie do końca gry Rio Ferdinand będzie tutaj strzegł defensywy. No i zobaczmy, jak on się wkomponuje w ten skład. A wkomponuje się z dużą łatwością. Tutaj wydaje mi się, że skład był mocniejszy, ale chyba coś zostało poświęcone, żeby zrobić tę ikonę. I jak widać, opłacało się tym razem. Kolejnego pika z ikoną. To jest pik o pierwszej w nocy. I czy przyniesie szczęście? O Bożenko, no chyba Zanetti. To ma największy sens. No dobra, moi drodzy, no to wybieramy Zanettiego 92, bo tutaj jest i obrona, i HPD. Więc... O Boże. No jak to jest taka paka, to naprawdę nie da się. Nie da się tutaj wcisnąć nic. Za mocny skład, za mocny skład, nie?